Hejka, z tej strony Radomir. Zapraszam Was na materiał specjalny. Przed Wami seria propozycje dubbingowe, w której wcielam się w reżysera dubbingowego i obsadzam aktorów do danej produkcji. Na celowniku Brawl Stars i wybrane postaci. Gościem specjalnym tego odcinka będzie Sara Lityńska, która dubbinguje m.in. Serafin w grze League of Legends i którą obsadziłem w rolę Jazz. Mam nadzieję, że taki materiał przypadnie Wam do gustu. Jeśli tak, to ocencie go już teraz i zasubskrybujcie mój kanał z dzwonkiem, by być na bieżąco i nie przegapić kolejnych materiałów specjalnych. Nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Dołącz do społeczności Strefy Polskiego Dubbingu już teraz. Polecam. Sara Lityńska. Na pierwszy ogień Roza, botanistka z zamiłowaniem do boksu. Posłuchajmy najpierw jej głosu w oryginale. Ready for composting. Weed em and reap. Time to take care of the weeds. Nie wiem jak wy, ale ja tu słyszę Annę Gajewską, która przy odrobinie krzykliwości mogłaby nieźle spasować do Rozy. Posłuchajmy jej głosu z gry LEGO DC Super Villains Złoczyńcy jako Grail, a potem jako Sabrinę Glewisik w jej krzyczącej odsłonie, o której wspomniałem wcześniej. Poznajcie ciemność! Jestem Grail, córa... Ha! Sami zobaczycie. Bitwy wygrywają lub przegrywają dowódcy, nie czarodziejki! Następny to Bo, Orli Łucznik. Przesłuchajmy najpierw oryginał. There is much to learn. The wind speaks to me. I fight for my ancestors. Myślę, że Dariusz Odija będzie tutaj strzałem w dziesiątkę. No bo kto jak nie on? Powróciłem, naturalnie. Widzę, że jesteśmy jednomyślni. Stawaj do walki, tchórzu! Teraz pod lupę bierzemy Bi i jej żądliwą ekipę pszczół. Maestro CD. The Hive never forgets! Mind your own beeswax! I feel like the queen bee! Słyszeliście o grze z pszczołami? Tak, jest coś takiego. Tam również usłyszymy Magdalenę Herman Urbańską, którą wybrałem również i do tej postaci. No więc zaruj. Kto idzie? Ziemia i ja to jedność. Lasy chronią swoich mieszkańców. Wy też znacie ten ból? Znaczy, bóla? Posłuchajmy oryginalnego buldożera. You better believe it! No one beats the ball! Don't mess with the ball! No cóż, mnie te dźwięki przypominają Jacka Lenartowicza, zwłaszcza jako Galio w grze League of Legends. Posłuchajmy. Zetrzyjmy się w boju, mój kamienny przeciwniku! Uwolnij swą moc, magiczna lodowa rękawico! Kolce do walenia! Przed wami Jazz i gość specjalny. Tak jak wspomniałem na początku, to Sara Lityńska, która nagrała dla mnie kwestię jazz po polsku. Posłuchajcie oryginału i polskiej wersji. Jazz will fix it! Jazz to naprawi! Time to get constructive! Pora coś zmajstrować! Where will I put my friend? Gdzie by cię postawić, złomuś? Następna postać. No rest for the wicked! Slow and steady wins the race! What does this button do? To Gale. Niezmordowany, nieznający spoczynku, niestrudzony, gorliwy, bezkompromis... Stop, panie Karolu! No więc takim oto nawiązaniem przedstawiam pana Marka Barbasiewicza, którego obsadziłbym w tę rolę. Posłuchajcie. Czasem cena jest zbyt wysoka. Krytyczne myślenie jest oznaką zdrowego umysłu. Kolejna bitwa, kolejny przypis w kronikach. Teraz napierająca z impetem młotem pneumatycznym Jackie. How do you like them apples? Time to go to work! Out of my way, jabroni! Nie wyobrażam sobie nikogo innego jak Anitę Sokołowską. I choć nie jest raczej aktorką dubbingową, w tej roli nadawałaby się idealnie. Lecz musiałaby się odrobinę wkurzyć, ładnie mówiąc. Posłuchajmy. Powiem tak, będzie gorzej. Będzie gorzej. Już myślałam, że gorzej być nie może, ale okazuje się, że może, że tutaj są wspaniałe pomysły scenarzystek i mi się to bardzo podoba. Pora na przygodę. Byrona, do którego rolę w polskiej wersji przekazałbym panu Stefanowi Knotę. No, bezkompromisowo.
posłuchajcie obu wersji i sami się przekonajcie. Try some snake oil extract. No, no, dobra robota. The reptiles are growing restless. Czekasz, aż śnieg stopnieje? Enjoy your treat. Mam u ciebie dług wdzięczności. MZ i jej oryginalna wersja. They say she's too wrapped up in herself. Hashtag haters. Hashtag I'm so gonna win everything. I'm so overpowered about this. Co prawda też ma tę moc, ale na pewno nie taką jak Katarzyna Łaska. No, jedna fantazja już się spełniła. Chyba nie gniewasz się już za tamto, co? Uśmiech fortuny. Co nie zmienia faktu, że do tej roli zastanowiłbym się również nad Edytą Olszówką, która przy odrobinie zmysłowości w głosie również mogłaby nieźle pasować. No, żebyś mnie widziała. Zresztą w takich scenach to jest najśmieszniejsze. Obok nas jest przecież 30 osób, bo są dźwiękowcy, operatorzy, pani charakteryzatorka, więc... O końcówkę odcinka otarł się Edgar. I low-key wanna win this game. I can't believe I have to do this. YOLO! Woo! Którego gdy tylko usłyszałem przed oczyma, zobaczyłem Lucio z gry Overwatch. Posłuchajcie sami. Jedno zwycięstwo jest, drugie czeka. Dołączcie do mnie! Woo! Ale mi idzie! To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że się wam spodobało. Dziękuję, że wytrwaliście do końca i pamiętajcie o swoich opiniach w komentarzach. Jeśli chcecie wesprzeć mój kanał, możecie już teraz zostać moim patronem na platformie Patronite oraz wpłacić donata na stronie Tipli, aby zmotywować mnie do dalszej pracy, albo chociażby znaleźć się tutaj na końcu odcinka. Odnośniki w opisie i podwieszonym komentarzu. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach specjalnych.